bardzo za uwolnienie nas. Pańskie wojsko dało nam nadzieję na lepsze jutro. Nie dziękujcie kobieto, naszym obowiązkiem jest chronić wasze życie. To miejsce, to piekło myśmy myślały, że to do pracy nas wywożą, a znalazłyśmy się tutaj, z dala od rodziny. Panował głód, choroby, umierali na naszych oczach z przemęczenia. Nie musisz się już obawiać, wszystko jest dobrze. Pańska armia dała nam możliwość powrót do rodziny.